No cześć! Właśnie przeprowadziliśmy się spod Krakowa do Warszawy. No i dziś pokażę Wam nasze mieszkanie i to, jak zaczynamy się tu odnajdywać. No to co, ciekawi, jak się urządziliśmy? No już prawie 2 tygodnie minęły od przeprowadzki, która była zaskakująco trudnym dla mnie doświadczeniem. Śmiałam się, że naprawdę dużo gorzej to zniosłam niż złamanie ręki, które jednak było takim w oczywisty sposób negatywnym, trudnym doświadczeniem, a przeprowadzka jednak wyniknęła z tego, że chcieliśmy się przeprowadzić. To było jakieś marzenie wręcz, ale jednak jest to tak ogromna zmiana, że bardzo mocno to wpłynęło na moje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Było to dla mnie zadziwiające, bo jednak całkiem spoko znałam Warszawę, jak na osobie, która nie żyje w Warszawie. Mamy tutaj też dużo przyjaciół. Mimo tylu okoliczności, jak właśnie przyjaciele, znajomość miasta, też super mieszkanie przyjemne, do którego się przeprowadziliśmy, jakieś tam oszczędności, które mieliśmy, żeby sobie tutaj zrobić tak, żebyśmy się dobrze czuli, nie wiem, kupić dywan. Dużo pokory mnie nauczyła ta przeprowadzka. Słuchajcie, mam dzisiaj taki dzień właśnie bardziej, że jestem sama w domu, spokojnie sobie pracuję, chcę iść do parku, nagrać przebitki jesienne książek. Co jeszcze? A wieczorem będzie wielka rzecz, bo idziemy na taki event prawdziwy. W ogóle jestem onieśmielona, że ja idę na jakikolwiek event. Przyjechał człowiek ze wsi do dużego miasta. Najgorzej, jak w takim momencie właśnie czujesz, że dostałaś okres. Sobie na szybko bułkę z hummusem, ale marzy mi się dzisiaj zrobić tę zapiekankę taką pomidorową z kaszą, którą jadłam ostatnio u Irenki Owsiak, bo to było tak zarąbiście dobre. Za 1,5 godziny gdzieś wraca Kamil, to może razem zrobimy wtedy tę zapiekankę, a do tej pory popracuję. Jakbym jeszcze nie pracowała, nie? Jakby praca w plenerze to też praca. Te 2 godzinki sobie teraz montowałam i jest to niesamowite, bo Kamil do mnie napisał, żebym przyjechała do centrum, tam na Stare Miasto, czy na Plac Zamkowy. No i mam co chwilę autobusy, trasa tam wyniesie, nie wiem, 1,5 godzinki, czy nawet 20 minut, przepraszam. I dopiero za 20 minut mam wyjść z mieszkania. Ja mam wrażenie, że od kiedy tu jesteśmy, to doba wydłużyła się o co najmniej 3 godziny, tak 3-4 godziny, bo ja na wszystko nagle mam czas. Mam nadzieję, że ten efekt się utrzyma. Wow. Thank you.
Ale dziwnie tutaj być. Tak normalnie, jak u siebie. Wieczorkiem na spontanie. I wrócić do domu metrem. Albo tramwajem. Mega dziwnie. Albo autobusem. Dzisiaj w ogóle jechałem autobusem. Pierwszy raz... Ty jechałeś autobusem? Mhm, jechałem autobusem pierwszy raz chyba od, nie wiem, od kilku lat. Nie jeździłem autobusami w ogóle. Jeździłem tramwajami, jeździłem pociągami, ale autobusami w ogóle nie jeździłem. Też jakiś szok kulturowy? Szok. Jeżeli widzicie tego vloga, to znaczy, że za nami 10 października, a 10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I bardzo się cieszę, że właśnie mogę z Wami pogadać o portalu Zaufany Terapeuta. Zaufanyterapeuta.eu, tak się nazywa strona, gdzie możecie znaleźć, czy to dla siebie, czy pomóc komuś szukać specjalisty od zdrowia psychicznego. Jest tam już około 1200 specjalistów i wciąż dołączają nowi, więc naprawdę wybór jest. To są specjaliści z całej Polski, można się tam umówić na sesje online, ale także oczywiście można się umówić na wizyty stacjonarne. No i właśnie, żeby się umówić, macie filtry szukania, które bardzo ułatwiają znalezienie osoby, której właśnie Wy potrzebujecie. Po pierwsze, obszary pomocy, diagnostyka, rozwój osobisty, a może wypalenie zawodowe, a może trudności emocjonalne, żałoba, drugi filtr, rodzaje terapii. Czy szukacie terapii indywidualnej, czy grupowej, czy rodzinnej, czy terapii dla par? No i na koniec zakres dat, który także możecie sobie zaznaczyć. I kiedy na podstawie Waszych filtrów pokażą Wam się specjalistki i specjaliści, w ich opisach znajdziecie jeszcze informacje o ich wykształceniu, o doświadczeniu, czasem o nurcie, w którym pracują, jeżeli są właśnie psychoterapeutami, o szkole psychoterapii. To jest bardzo ważne, żeby psychoterapeuta był w trakcie lub po szkole psychoterapii. Chyba że szukacie psychologa. Ale co ciekawe, na Zaufanym Terapeucie znajdziecie nie tylko zaufanych terapeutów, ale także sporo wiedzy, psychoedukacji i też odpowiedzi specjalistów na pytania ludzi. I w ogóle, co ciekawe, patronem portalu Zaufany Terapeuta jest magazyn psychologiczny Charaktery. To jest czasopismo, któremu zawdzięczam pierwszy i przez długi czas jedyny mój kontakt z jakąkolwiek właśnie wiedzą psychologiczną, bo kiedy byłam nastolatką, to była jedyna gazeta, która poruszała te tematy i którą znałam, że porusza te tematy. Więc mam taką wdzięczność, bo wiecie, w latach tam 2000-tych na początku lat 2000, no nie było to oczywiste i to nie był popularny temat. Powiem Wam, że też po tej przeprowadzce i potem, że no przez te pierwsze półtorej tygodnia, szczególnie jak było mi ciężko z tą ogromną zmianą, pokazuje mi to, jak po terapii ja inaczej funkcjonuję. Że rozumiem, dlaczego ta zmiana jest dla mnie trudna, umiem się sobą zaopiekować, nie ma we mnie żadnej paniki czy jakiegoś takiego lęku. Bardziej to był niepokój, różnego natężenia, ale właśnie też rozumiałam, co czuję, kiedy jest mi ciężej. No dobra, to plan w ogóle dzisiaj jest taki, że o 16.30, czyli za półtorej godziny, mam pierwszą lekcję rolek w Warszawie. Ostatnią miałam w czerwcu, przypomnijmy, przed złamaniem ręki. Może zdążę wcześniej skoczyć do sklepu i kupić coś na obiad i jeszcze chciałam skoczyć do apteki, więc takie to rzeczy. A wieczorem przyjdzie Kamil, zobaczymy, co jeszcze się uda do tego czasu zrobić. A herbat jeszcze mi trochę zostało. Właśnie skończyłam pierwszą lekcję rolek tutaj z dziewczyną, którą znalazłam, że uczy w Warszawie.
I wiecie co? Powrót do podstaw trochę. Ostatnio jak tutaj sobie trochę sama poćwiczyłam, to byłam taka pełna nadziei, że kurczę, nie tak dużo, nie jest tak dużo gorzej po niejeżdżeniu przez 3 miesiące, ale chyba jednak. Mega stresujący w ogóle dojazd tutaj jeszcze, nowa droga, nowa trasa, nowe miejsce, nowy autobus, nowe dojście z autobusu do parku. Ale tak się czuję przybita trochę po tej lekcji. Masakra. Powiem więcej, pierwszy raz mam chyba taką myśl, że ja po prostu poddaję się już, ale to jeszcze się robi zimno, wiecie, no mniej przyjemna pora roku. Jest dodatkowe rzeczy, które sprawiają, że łatwiej byłoby olać, no zrezygnować po prostu. Nie chcę zrezygnować, więc nie zrezygnuję, ale samo to, że mam taką myśl i taką mocną, głośną myśl, to jest grubo. A dziś jak ze starych dobrych czasów witamy się w samochodzie, bo właśnie przyjechaliśmy do IKEA. Będziemy oddawać rzeczy, które nam nie spasowały, które ostatnio kupiliśmy, i jakieś tam pierdoły mamy do kupienia, bo jeszcze jest no, całkiem sporo rzeczy w tym mieszkaniu do doprecyzowania, że tak powiem. Wczoraj miałam trochę ciężki wieczór, ale wstałam rano. To samo, że już dzisiaj późnym wieczorem wrócił wczoraj Kamil, ale zjedliśmy sobie dobre śniadanko i już mi dużo jest lepiej. To jest swoją drogą niesamowite, że każdej IKEA się trzeba też nauczyć od nowa, bo w każdej jest inaczej coś poukładane. I teraz jeszcze się nauczyliśmy, bo tak w Warszawie są dwie IKEA w ogóle, czajcie. Jedna jest w Warszawie, druga pod Warszawą. No i dzisiaj się nauczyliśmy na przykład, że ta pod Warszawą jest dużo lepsza, bo tam jest więcej rzeczy, ale my jesteśmy w tej w Warszawie, więc nauczka na przyszłość. Pierwszy znak świąt. Chyba symbolicznie musimy kupić. No kupujemy, oczywiście, że tak. Będziemy jeść po pół, dobra? Codziennie? No, adwent to adwent. Chyba za nami już takie ostatnie duże zakupy, w sensie drugie. I mamy talerze i kupiłam w Isku takie papierowe kwiaty, które no zobaczycie co z nimi zrobię. Ale mam też takie coś, ponieważ chcę włożyć do tego kwiatka, którego lubi Tosia jeść i nie da mu spokoju, jeżeli nie będzie osłoniony, więc idealnie. To wygląda jakby to było takie miejsce dla ptaszka małego, który tam będzie ćwierkał. No i mamy naczynie żaroodporne. I dzisiaj mogę zrobić właśnie wreszcie tę zapiekankę od Irenki. Danie, które bardzo chcemy zrobić, to pomidorowa zapiekanka wegańska z kaszą. Zostawię Wam link w opisie. Bo serio, to było tak mega pyszne. I ona chyba sama to nazywała czymś na kształt wegańskiej lasagne. Taki smak możecie sobie wyobrazić. Tosinku! Co ty tu sobie robiłaś, jak nas nie było, co? Ciągle na jakichś zakupach, wyjazdach, tak? Ojejku, jejku. Jak ci się podoba w mieście? Powiedz, ile masz teraz biegania? Ile masz teraz bodźców ciekawych? Ile się rzeczy dzieje za oknem, tak? Ona jest szczęśliwa, ona tu zobaczy coś, ptaszka. Tyle rzeczy się dzieje. Ja się czuję, jakby za oknem był jakiś kadr z filmu, a nie prawda. Thank you.
coś zrobić z tą szafą za mną i wymyśliłam, że mogę tam poprzyklejać takie kwiatki. Zobaczymy, czy ten pomysł ma w ogóle sens i jak to będzie wyglądać. Muszę to rano zobaczyć, czy to w ogóle jest okej. Nie wygląda to źle, ale zachwycona jakaś też nie jestem. Zobacz, jak to tu wygląda, te kwiatki na tej szafie. Co uważasz? Bardzo ładnie. Serio? Ma to sens? Tak, mi się to podoba. Że nie jest taka aż nudna strasznie. No to ja bym tą taśmą klejącą chcesz przykleić? No nie wiem, no nie miałam innej. No wizualną trzeba kupić, albo dwustronną i na dwóch stronach. Sytuacja w salonie się rozwinęła. Chyba jeszcze będziemy tylko zamieniać... A, już zamieniłeś te kwiatki? Wow, no to super. Zadowolony? Róbmy, bo już jest późno. Chcę obejrzeć Gesslerkę. Chodź. Dobra.